Pakuj żelazo, póki gorące. To powiedzenie bardzo dobrze zna Kazimierz Kudła z Dębicy, który okazał się najlepszy na 7. ogólnopolskim turnieju Kowali, jaki podczas weekendu odbył się w Legnicy. Zwycięzca otrzymał srebrne klucze do bram miasta oraz nagrodę pieniężną. Już od 7 lat w ostatni weekend maja do Legnicy zjeżdżają kowale z całego kraju. Podczas tegorocznego turnieju mieli za zadanie wykonać ławkę. Najlepszym okazał się pan Kazimierz z Dębicy, swój warsztat prowadzi od 10 lat. Co pan kuje? Wszystko. Tak to można oprócz powiedzieć? Oprócz koni to wszystko. Jak na wsi. Lemiesze, lopiki, siekiery i ozdobne rzeczy, bramy, przybory do kominku. No, wszystko co z żelazem. Podczas 2 dni turnieju kowali mieszkańcy mogli podziwiać kunszt tego zanikającego już zawodu. W sobotę przez 7 godzin wykowali pracę dowolną z materiału, który myśmy tutaj zgromadzili pod pięknymi dębami. I są to przeróżne prace, wieszaki, świeczniki. Podczas turnieju kowali rozegrano również mistrzostwa w lepieniu pierogów. Najlepszą w tym fachu okazała się pani Monika Stysioł z Lubiatowa. W ciągu godziny ulepiła 424 pierogi.